Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiaka. Ze mną jest jak zawsze. Patryk Brzozowski. Dzień dobry, moi drodzy. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, podcast właściwie, w którym co tydzień przedstawiamy Wam różne informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji, ale też jeździmy różnymi samochodami, więc opowiadamy o tym. No i czasem gościmy jakieś osobistości nie tylko ze świata motoryzacji, ale akurat dzisiaj po raz kolejny jesteśmy tylko my, więc musi Wam to wystarczyć. A w tym tygodniu ja jeździłem. Porsche 718 Spider wersji, znaczy Boxster Spider. Boxster Spider. No. A oprócz tego porozmawiamy o Porsche 718 Style Edition, Alfa Romeo, Stelvio i Julia, przeszły lifting. Tak. Ferrari 499P. Ferrari 499P. No. Dla P. kategorii Lemon Hypercar. Oh my god, znowu będziemy rozmawiać o czymś, co nie istnieje. Skoda Enyaq RS IV. IV. Również teraz nie tylko w wersji coupé, a uwaga, elektryczny Abarth 595. No i elektryczny Jeep Avenger również ostatnio debiutował na paryskim Motor Show i już niedługo to zawita również do Polski. Czy ma coś z tymi Avengersami? No nie, ale w sumie jak jesteś fanem Marvela, to Jeep Avenger może być dobrym samochodem dla ciebie, tym bardziej, że jest taki lifestyle'owy, miejski. Bardziej. Okay. Ale również nie boi się, jak to żaden, jak to każdy, przepraszam, jeep nieutwardzonej drogi, terenu. I zła. Tak, Walczy jak z... to Avengersi. No. no, to prawda. A ja, a no. ja jeszcze, oprócz tego, a, w, tym, w tym tygodniu jeździłem nowym Mercedesem GLB. Wyobraź sobie. A, proszę bardzo. I mam naprawdę zaskakujące odczucia. Mi. Mówiłem ci. A, że. ja zapomniałem. Że... Mówiłem ci. Zaczynamy wiadomości MST. Porsche 718 Style Edition. Mm -hmm. Czyli mamy z centralnie umieszczonym silnikiem Porsche, którego kiedyś nikt nie uznawał za prawdziwe Porsche, ale dzisiaj jest nie lada gratką. jest takim baby 911, no i w sumie otrzymało już tyle wersji specjalnych, że i tak każdy się jara. Można tak powiedzieć. Wiesz co to jest fajne, ta Style Edition, głównie dlatego, że dostajesz zawieszenie, które i tak byś tam zaznaczył w tym konfiguratorze, bo dostajemy tak e, światła BiXen nowe. Zawsze no. chcesz mieć lepsze światło w każdym samochodzie, no bo w nocy widoczność super ale sprawa. Ale wiesz co mnie zaskakuje, że w tym samochodzie jeszcze nie ma full ledów, ale to oznacza, że prawdopodobnie nie będzie już liftingu tego samochodu, tylko albo ten samochód wyjdzie z produkcji i już nigdy nie wróci, albo będzie jego następca albo jeszcze znaczy, jeden scenariusz. Wydaje się jest. Wszystkie twoje teorie są bardzo słuszne. No. Sportowy wydech, kamerę cofania, czujniki z przodu i z tyłu, lusterka fotochromatyczne, dwustrefową klimatyzację. Tak. Wewnętrzną znajdziemy też ogrzewane i elektrycznie sterowane fotele oraz wielofunkcyjną kierownicę, również z ogrzewaniem. No i wiele z tych elementów zwykle to jest, trzeba tam pozaznaczać w, w tym konfiguratorze. I lecisz aż pod 400 tysięcy z czterocylindrowym silnikiem. A tutaj. A tutaj dostajesz to razem, także podejrzewam, że powinno być delikatnie taniej. To, co na nie. pewno nie będzie tańsze, z uwagi na to, że to jest Style Edition, to pewnie kolory. Um, Boom. No, na Style Edition dostajemy kolor, który się nazywa Ruby Star Neo, który nawiązuje, nawiązuje do koloru Ruby Star Ale to, Red. Może, to może być świetne, ja muszę wejść do konfiguratora i. On wygląda się, jak bardzo wygląda dobrze na zdjęciach prasowych. Jest taki bokser z srebrnymi kołami, które na zdjęciach wyglądają jak w sensie białe. Bo Boxster. Boxster, tak, tak, tak przepraszam, tak. się. Okej, okay. no to ja se sprawdzę, też potem. Fajnie, bardzo mi się podobało. I dwudziestoczarowe, 11. Felgi. No. no i czarne felgi, to tego tak, chociaż nie, no nie, nie, kochajmy srebrne. Let, Moim srebrne, zdaniem... ten. Do takiego Be back. różowego, czerwonego koloru, to białe felgi by pasowały No rewolucy, właśnie, białe nie? bardziej srebrne w tej tonacji, nie czarne. Nie, 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 nie. Czarne to, to ewentualnie do czarne, takiego żółtego jak już pasę. Też pasują, ale moda no na trochę czarne tak. felgi przeminęła. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że wraca moda. Hmm. Nie wiem, czy to modą można nazwać. A na srebrne? Wraca jakiś trend na takie srebrne felgi, właśnie. Powrót do korzeni trochę. E, jeśli nie macie tak jak my. Całego konfiguratora Porsche w pamięci, to podstawowe Cayman i Boxster, czyli podstawowe 718, uh -huh. mają pod maską, czyli za waszymi plecami, dwulitrowy, czterocylindrowy silnik z turbosprężarką, który osiąga 300 mechanicznych i 380 nm momentu obrotowego. Co ciekawe, dalej możecie go zamówić ze sześciobiegową skrzynią manualną i jest też opcjonalne. Ale kto by tak chciał robić? Siedmiobiegowe PDK. A wiesz co? Z takim. Wydaje mi się, że 300 koni to jest jeszcze bardzo spoko moc dla manualnych skrzyni biegów. Nie no jasne, tylko wydaje mi się, że sprzedaż w wersji manualnej jest marginalna. Tak obstawiam, nie znam oficjalnych danych ze sprzedaży. Ja bym bardzo chciał się przejechać Caymanem albo Boxterem z manualem. No tak, nie mieliśmy okazji, to prawda. Mhm. Mhm. Ale gdybym miał kupować to właśnie z czterocylindrowym silnikiem i z PDK. A ja nie wiem, czy taki czy taki 718 bez dachu. Mhm którą używasz tylko w sezonie, z manualem. No wiem, ale... Szczególnie, że następca, wiemy, będzie tylko i wyłącznie elektryczne, a nawet nie hybrydą. Mówisz, to no. tak na pewno będzie? Tak, tak będzie. Hmm. No tak, to zastanawiające. Natomiast ja, gdybym kupował to auto, to raczej jako jedyne, więc na pewno okay. wziąłbym z automatyczną skrzynią. I pewnie biegów, wziąłbyś bo... ze stałym dachem. Tak, to na pewno. To hmm. nie byłby Boxster, nie, nie, nie. E, no dobrze. O boksterach i spiderach za moment, no. a tymczasem Alfa Romeo, Giulia i sterwio przeszły lifting i ten lifting jest bardzo zbliżony do siebie, no. bo po pierwsze dostaje nowe światła, LED Matrix. LED Matrix, te same, które właściwie występują już dzisiaj w modelu Tonale, o którym rozmawiamy od bardzo dawna w mhm. tym podcaście i nie tylko. No i, I to sprawdziło są te światła, się, co policja. Właśnie no. sprawdziło się to, co mówiliśmy jakiś czas temu. Gdzieś tam podawaliśmy wam przecieki, które wypłynęły wprost od policji, czyli od włoskiej policji. Karabinieri. To, akurat to są dwie chyba. Jak Karabinieri. Akurat to była policja. I widzieliśmy przecieki nowych radiowozów, które to były właśnie Alfa Romeo Giuliami. No, i tam z przodu widać było te nowe reflektory, które teraz pojawiają się w wersji poliftowej, a więc w sumie wszyscy, którzy podawali to jako możliwy lifting, mieli rację. W tym my również dziękujemy. Tak, z tyłu znajdziemy też delikatnie odświeżoną sygnaturę świetlnych lamp. Co ciekawe, delikatnie odświeżone zderzaki nie zostały zmodyfikowane, i pozostałe takie jak w wersji sprzed liftingu, także właściwie tylko światła odróżniają. Lek, przedliftową tam, i poliftową. już tam lekka modyfikacja dyfuzora, też chyba się wkradła. Tak, tak ale niewielka, z tego co widzę. No i w, najważniejsze to, co w środku, czyli wreszcie ten samochód powinien być taki, jak powiedziałeś już wcześniej, zanim weszliśmy tutaj na antenę. Taki, jak powinien był być już ze dwa lata temu, co najmniej można by zaryzykować no. takie stwierdzenie. Czyli w środku mamy ponad 12 ekran zegarów. No i środkowy ekran prawie 9 calowy 8 i 8, dotykowy oczywiście z nowym systemem multimedialnym, za co bardzo dziękujemy. Tak, dostajemy cyfrowe wskaźniki z ekranem 12,3 cala. Mamy trzy grafiki do wyboru. Wszystkie nawiązują do modeli Alfa Romeo z lat 60. i 70. także będziecie mogli się jeszcze poczuć. No genialne. No. Dla, dla prawdziwych, jak to się Alfisti? Alfisti, tak. Alfisti. Jeśli chodzi tak. o silniki, to no, no. w Julii mamy tak. E, Gamę otwiera diesel 2.2, oferujący uh -huh. 160 koni napęd na tylną oś. Tak. Wersja 210-konna zyska napęd na 4 koła. Uh -huh. A jeżeli chodzi o benzynę, mamy 280-konną wersję silnika 2.0, czyli ten twój ulubiony Veloce Q4. Yeah. I wersję Quadrifolio 2,9 V6 510 KONI. To jest ta wersja, o której wszyscy nasi słuchacze raczej tam śnią po nocach. Jestem ciekaw, jak się zwiększą ceny tej wersji Quadrifolio. O, jestem ciekaw, jaki będzie nowy cennik Alfa Romeo Giulia. A jeśli chodzi o wersje wyposażeniowe, pozostają warianty Super Sprint, TIA i Veloce. Nowością jest natomiast wersja Competycione, która ma zapewnić sportowy wygląd. Sportowy wygląd jest dostępna z każdym silnikiem, uwaga, mimo może nazywa się Competycione. Tak. No, ale no. nie mogło się to nazywać zwyczajnie. To byłoby zbyt pospolite, no ale nie też możesz zamówić z dieslem przecież przy, przy tym 210-konnym dieslu. No tak, ale zawsze masz ponad 200 koni, więc można powiedzieć, że jest szybki. Tym bardziej, że to diesel, więc masz większy moment obrotowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, wersja kompetycyjna, którą możesz zamówić z każdą możliwą odmianą. No nie oznacza, że ona jest Kompetytywna w każdym aspekcie Nie znaczy, że jest sportowa po prostu A zazwyczaj jednak nazwę kompeticjonę kojarzymy z autem Które jest sportowe, na przykład Ferrari No to się wprost z tym wiąże A jeżeli chodzi o Stelvio To zmieniło się dokładnie te same rzeczy No e, Tylko mamy więcej diesla do wyboru A nie, nie mamy N Nie, nie jest, jest dokładnie Tak samo też silnikowa. Tak no i auta po liftingu trafią do dealerów w lutym przyszłego roku. To są roku. dwa fantastyczne Także auta. W sumie. Dwa naprawdę bardzo dobre samochody i nie, nie, wiem. na, nie wiemy jak się będą sprawowały po liftingu, bo na pewno, na pewno alfa Romeo dużo zmieniła. Te nowe reflektory, które wpływają gdzieś tam na aerodynamikę, może teraz będzie ciut gorsza, albo coś się zmieni Ale no bo wiesz, co wiadomo, ludzie mówią, że ta te nowa technologia to nas wpędza do grobu. Że y, sterwio z połowy tego roku, Aha. czyli z 2022, Aha. więcej palą niż te poprzednie, bo zmienili jakieś y, filtry i zmienili też ICU podobne. Jezus Maria. No i co, i gdzie ta ekologia? No I teraz woda no. na młyn tym właśnie, mm. którzy są przeciwni sceptykom. Eee. Dlatego po co to mówiłeś. Po co to mówiłeś? To miał być taki podcast, który którym mają dogodnie zareklamować wszyscy ci, którzy chcą promować zrównoważony rozwój. A ja ty w tym momencie to dlatego, zburzyłeś. Dlatego, dlatego, mówimy o Ferrari 499P, który jest gotowy na podwój klasy Lemo Hypercar. Oh my god. Czyli nie mówimy o samochodzie homologowanym na drogi. Nie, nie mówimy o wyścigówce od Ferrari, która będzie startować wyścigówka, w Le Mans. Wyścigówka, wyścigówka. Wyścigówka. jednostka V6 połączona z silnikiem elektrycznym, który zamontowano na przedniej osi. Um, oznacza to, że to auto LMH, bo z tej serii LMH to tak. jest Le Mans Hypercar. Tak. Ma nawet na cztery koła. Mhm. To jednak zgodnie z przepisami nie załącza się przy niskich prędkościach. Przypadkowo, przykładowo w wolniejszych zakrętach. Także nie jest tak, że powinno być, że będzie za łatwo. Okay. Łączna moc całego zestawu to 680 koni mechanicznych. Jest ograniczona odgórnie przepisami. Sam silnik elektryczny oferuje 272 konie. Prąd gromadzony jest w akumulatorze, który przeniesiono prosto z bolidów F1 w Ferrari. Ferrari. E, Ferrari 499P przejechało już 12 tysięcy kilometrów testowych, czyli więcej niż twój Mercedes przez te wiele lat. Uhum. Unikalną cechą wiele. AUT LMH. To czwarty rok leci. No i dalej nie ma 12 tysięcy. Jest tak, <tuszek> że poza funkcją ma też formę, to samo tyczy się pojazdów LMDH. Te wyścigowe maszyny mają cieszyć oko. No wiesz, ogóle, jak to w designie. Forma jakby... zawsze powinna podążać za funkcją, albo odwrotnie, funkcja powinna podążać za formą. Tak. Ostatnio bardzo dużo się tym nag nagadałem przy okazji premiery nowego Plastry. Jakby kogoś to interesowało. Zapraszam. Trzeba obejrzeć. No, także będzie nowe Ferrari, wygląda super. E, moim zdaniem to jest dobry moment, żebyście. A jeżeli chodzi o elektryfikację, mój drogi, to jeszcze powinniśmy powiedzieć o czymś, co się ostatnio stało, bo Jim Hanna stała się elektryczna. I nazywa się Elektrykana. I nazywa się Elektrykana, tak. I jeżeli, jeżeli niektórzy sobie żartują. Ciekawe, ile musieli razy ładować? no odkurzacz, jak to nagrywali. Tak. Ale ja, ja nie? Dobre. To jest dobry żart. To jest dobry polski martwię żart. Się o ciebie czasem. To jest dobry polski żart. Ja się martwię o polskie społeczeństwo, mój drogi, ale Ken Block, słynny Ken o Block... Polskę się martwię. Spać nie mogę. Ken Block, słynny Ken Block, który jest również twórcą marki DC, mój drogi. Jeździł tym razem Audi. Audi S1, który nazwane jest bo on, teraz, bo on zerwał współpracę z Fordem jakiś czas i teraz mam współpracę I z Fordem. tak Audi. naprawdę ta nowa gymkana, która została nagrana w Las Vegas, jest jedną wielką reklamą Audi i wielu jej modeli. Więc tak zabawnie wyszło, że jest to właśnie Audi, którego podobno wersja będzie też atakowała Pike's Peak i będą próbowali robić nim rekord na słynnym górskim wyścigu na to... słynnej górskiej trasie. Fajnie. I co? Pokręcił bączki, bo jeżeli nie wiecie, no. Jim Cana, jeżeli jakoś to was ominęło. Jim Cana to taki motyw, w którym ten kierowca, który się nazywa. Jim, Ken, Ken, Block. Ken Block, Tak. Driftuje i robi bardzo efektowne takie ewolucje z samochodem. Ewolucje z samochodem tak, tak, tak. to jest. To jest, taki, to jest taki drift, jazda kontrolowana poślizgiem pomiędzy różnymi elementami. Charakterystycznymi dla miejskiej przestrzeni, powiedzmy, ewentualnie dla takiej przestrzeni przemysłowej. Te pierwsze powiedzieć. nagrania Jim wyglądały często tak, jakby zostały nakręcone, tak trochę jakby przez przypadek. To jest taki drift, drift naturalistyczny nie na torze, tylko po prostu między. Przy czym, no, jeśli widziałeś jakiekolwiek ujęcia z tego co się dzieje na backstage'u to to jest zainscenizowane do ostatniej No oczywiście, ale tak się nagrywa każdy film. Nawet jak influencerka reklamuje blender i mówi, że rano sobie robi jakiś koktajl, to ona go nagrywa dwa dni. Tylko wiesz, w jednym na przykład ma czas na takie ujęcia, a w drugim na takie. Potem film powstaje, i niby wszystko działo się w jednym w ciągu jednego poranka, a tak naprawdę się nie działo. Mam w tym doświadczenie, mówię ci, wiem co mówię. Ja to się cieszę z jednej rzeczy, no? że ty nie pracujesz w jakiejś takiej telewizji dla dzieci, bo wtedy byś jeszcze niszczył ludziom dzieciństwo. Nie wiem. Mówiłbyś, <laughs> mówiłbyś. Tak się mówiłbyś, nagrywa każdy film. Ludzie, mówiłbyś, no. wiesz, rzeczy za kamerę o nie wiem jakimś, jakimś programie dziecięcym, który które wszyscy uwielbiali. No nie wiem, no ja potra ja, znaczy ja lubię burzyć takie stereotypy, bo jeżeli komuś się wydaje na przykład, że ja jadę w ciągu jednego dnia, Wiesz, chociaż czasem tak się zdarza. Dźwięki pokemonów, to tak naprawdę nie wydają Pokemony, tylko jest nam zatrudniony lektor. No oczywiście, że tak. no. To jest dubbing. Tak, tak zwany. Jeżeli komuś się wydaje, że na przykład. Tam siedzi ja, dorosły facet albo kobieta i mówi, pika, pika. Tak. No. Czy ja na przykład, czy inni YouTuberzy, albo ludzie, którzy nagrywają filmy w internecie, niekoniecznie na YouTuba, jeżdżą i w ciągu jednego dnia robią to wszystko, co Wy widzicie, no to jesteście w błędzie. No, tak się nie da po prostu. Tak się nie da. Jest scenariusz, trzeba go zrealizować, są dwa, trzy, cztery dni zdjęciowe. I potem to wszystko się składa w jeden film, a jak oni jadą robić kolejną wyprawę w granturze, to dopiero trwa, ludzie, to tam w ogóle nie trwa nic w ciągu jednego dnia. Patryk Brzezowski niszczy marzenia tylko w motoryzacyjnym skrócie tygodnia, a coś jeszcze chciałeś o tej nie? Nie, ale z z rozpoczęły się porównanie, no bo wiadomo, teraz jest nieprawdziwa i prawdziwa Jim kana jak się domyślasz, bo skoro ta jest A, elektryczna, okay. no to... Tak internet zareagował, no, tak, tak, tak? tak? Tak, 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 No i teraz y, na piedestale jest z powrotem Travis Pastrana, czyli słynny koleś, który kiedyś jeździł na nartach wyczynowo. E, od jakiegoś czasu jest również, trochę jak Adam Małysz powiedzmy, ale Adam Małysz skakał na nartach, Travis Pastrana robił ewolucję na mhm. nartach. No i potem I stał się też kierowcą. Tak, tak okay. stał się kierowcą. No i Travis Pastrana ostatnio za, kół, za kółkiem, za, za kierownicą Subaru zrobił taką prawdziwą Jimhannę. spalinową mordo. Mhm. Mm nie, bo to ma duże znaczenie, czy kręcisz te bączki z głośną muzyką w elektryku, czy... No bo tu odkurzaczem, ma ten prawdziwym no, samochodem. Nie? A ten ma Boxera. boksera. No. A jeżeli chodzi o przyszłość samochodów elektrycznych i sportowych, to Skoda Enyaq RS e, IV debiutuje już oficjalnie. E, uwaga, uwaga, jeżeli Ach. możecie zauważyć pewne podobieństwo do Volkswagena 5 GTX, albowiem e, no, w Skoda w Enyaq RS IV... Ma podobną pojemność akumulatorów. Tę samo. Ma 299 koni, czyli tak. bardzo podobną moc. Tak. To a, samo. Oraz do setki przyspiesza w 6,5 sekundę. Tak. To akurat nie wiem, czy w tyle samo, ale prawdopodobnie tak. Napęd, <ścoughs> napęd na cztery koła, oczywiście. No i ten współczynnik oporu powietrza w nowej Skodzie ENIAC IV. Nie, w sensie RS IV i nie KUPE, wynosi 0,265. No i zasięg to do 200, yy, przepraszam, Właśnie 500, nie. 516 km. Skoda Enyaq iV ma poprawioną aerodynamikę. Współczynnik oporu powietrza spadł ze 0,265 do 0,234. To ja mam informację, że nadal wynosi 265. No okej. Okay. W każdym no może razie, -ka nie ma. jest to aż takie istotne, moim zdaniem. Natomiast zasięg nadal pozostaje powyżej 500 km, a raczej trzeba powiedzieć, że zawsze tak się powinno mówić, i na to zwracają uwagę wszyscy producenci do 516, <grym> do, tak na, mówią. albo nawet do 560 będzie tak mówił. A przepraszam, jaki ten samochód ma zasięg? Do! 500 No wiesz km. To, no teraz żyjemy w takich niecodziennych czasach, kiedy nic nie wiadomo tak naprawdę. Wszyscy producenci raczej sprzedają po prostu technologię, sprzedają ci samochód, a tak naprawdę nie wiadomo, co potem z tym samochodem i, i czy rzeczywiście te parametry, które się podaje, dlatego się je podaje bardzo ostrożnie, w ogóle będą się sprawdzać. No. Ale tak, 6,5 do setki, prędkość maksymalna 180 km na godzinę. Mm, no. Napęd na cztery koła, a wewnątrz dostajemy komunikacyjny lakier Mamba Green. Tak, no i wreszcie, bo dotychczas RS, wersja RS występowała tylko w wersji coupé, no a teraz mamy też wersję standardową, która Oraz. mi się bardziej podoba niż, niż coupé. Bo ty jeździłeś tym maniakiem trochę już, nie? Ty tak Jeździłeś z nim czas. Tak. To jest duży samochód. Duży, prawda? No bo tak na ulicach nie mijał, bo ja jeszcze nie miałem pojemny. szansy usiąść na nawet jednym. Pojemny wiadomo. samochód, tak, to prawda. Ale wygląda efektownie, trzeba powiedzieć, nie, on jest ładne. Wygląda jest, bardzo ładnie. Jest mi się no. No i tutaj jest też dostępny Crystal Face tak zwany w tym samochodzie, czyli, czyli ten, ta przednia trapa chudnicy podświetlana. A. Ładna. To no, Crystal Face. No, że kryształowa twarz, że, że jest taka no, rozświetlona jak kryształ. Mm -hmm. You know. Nie wiem, no nie będę ci tłumaczył, to jest design. Okej. Okay. Hello. W każdym razie w środku efektowne fotele z wyszywanym logo VRS, niektórzy mogliby powiedzieć, ale u nas taka nazwa nie obowiązuje. Wiem, że chyba obowiązuje nazwa VRS na Wyspach. Tam się rzeczywiście je określa mianem VRS, a nie RS. To znaczy w Wielkich Brytaniach? Tak. Okay. Tak. Albo się mylę, albo nie. Natomiast rzeczywiście w logo występuje jeszcze V, tak jakby imitacja przynajmniej V. To można zobaczyć na zagłówkach na przykład nowej Skody ENIAC. IV. Akumulator o pojemności 82 kWh, moment obrotowy 460 Nm, także to nie będzie wolne auto, na pewno. Tymczasem mamy coś na co wszyscy czekali. Co? Abarth 595 w wersji electric, mocniejszy, efektowny, 160 koni. Dziękujemy. E no. Ostatnio konfigurowałem sobie, a propos konfiguratora, bo zaczęliśmy o Porsche, wchodziłem do konfiguratora, nawet ci wysyłałem cenę mojej finalnej konfiguracji, Abarta 695 w wersji. Tu i strasznie dużo pieniędzy tam wyszło, pamiętam. Około 150 tysięcy. 150 albo 150 kilka. tysięcy A tam tysięcy nie było jako 180? coś? Nie, nie? 150. 150. No bardzo dużo w każdym razie za Abarta. No wiesz, nie mało, to prawda. Ale jednak. No, ale że wiemy, masz że ten kultowe. model odchodzi, no bo nie jest tajemnicą, że jak jest nowa 500-ka, to będzie też nowy abar kiedyś. Tak. Natomiast na razie jeszcze nie ma rezygnacji z produkcji tej poprzedniej pińsetki, no bo ta nowa jest niby następną generacją, ale jednak trochę oddzielnym samochodem, bo występuje tylko w wersji elektrycznej, no jednak znacząco się różni od tej podstawowej. No bo nią jeździ tylko Leonardo DiCaprio. Tak, on brał udział w kampanii reklamowej, to prawda. No. I jest eee. teraz wersja Bocelli, więc Andrea Bocelli również jest jednym z takich kuratorów tego Myślisz, samochodu. Myślisz, że czasem jeżdżą razem? A nie wiem, a to by było to fantastyczne. By było Spotkać Leonardo DiCaprio i Andrea Bocellego na jeżdżącego... ulicy, jeżdżącego nowym Fiatem 500, to musiałoby być niecodzienna sytuacja. Martwiących się o planetę. To by był raj dla spotterów, chociaż nie, oni wtedy nie robiliby zdjęć. Nie, bo jeżdżaliby Fiatem. Ale gdybyś zrobił takie zdjęcie, to by stało się kultowe na lata. Wiadomo, że ABAR w 595 Electric stać będzie na 18-calowych felgach. Mm, Ty uzyska spoiler nad szybą i przeprojektowany zderzak z dyfuzorem. No, Prędkość to... maksymalna będzie ograniczona do 160 lub 180 km na godzinę. Eee... Przyspieszenie, masz jakieś? Nie, ale zasięg będzie 300 km, bo znamy wielkość akumulatory. Okej, okay, no ta nowa 500 Ale to, to, są, to są przecieki. Kilku. To nie jest oficjalna informacja to, co ja robiło. Zrobiał się. Tak, bo jeszcze nie ma A, takich informacji. To tak będzie wyglądać. Wygląda trochę jak taki mały pociąg. k okay, car. Tak. Wygląda, from, from wygląda, China. wygląda jak zła pińsetka, taka wkurzona, nie? Tak, taka żaba. Tak. Angry, jest, jest, jest Angry jest, Frog. Jestem jest złą 500. Był Crazy Frog będzie angry cock. I, i trochę rzeczywiście. Probably. Można się dopatrywać w tym samochodzie jakiejś mangi, nawiązania, prawda? Ona trochę tak wygląda. Jakby, albo nie wiem. No jest słodziachny. W tym kolorze szczególnie taki, taki jest. Może nie cukierkowy, bo to złe słowo, ale dosyć zabawny. To się, ten kolor się nazywa jakoś. Neon, już się mówię. neon green, czyżby. Nie nie, 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 nie. On się nazywa. No bo nie mamba. On się nazywa Werda Adrenalina. Verda Adrenalina. No A, i był przez krótki czas jasne. obecny na obecnym obarcie 595. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, czyli mm. nowy Jeep Avenger. To nie jest taka rzecz, która staje się od tak, bo oto Jeep wypuszcza pierwszy samochód elektryczny. Pokazany wow. ostatnio, całkiem niedawno, kilka tygodni temu dosłownie na Paris Motor Show 2022. No nie. i uwaga, uwaga, będzie produkowany w Polsce. O. A widzisz, rusza właśnie Gdzie? przed sprzedaż. Gdzie? No w, nie mam pojęcia, w jakim mieście jest zlokalizowana ta fabryka. Teraz zapomniałem, czytałem ostatnio o tym, ale powiem ci, że nie była to informacja, którą uznałem, że warto zapamiętać. Ważne, że w Polsce. No, dobrze, no. Tak. I oto powstaje, wypuszczona na rynek zostaje już niedługo, bo jeszcze nie, wersja launch edition która będzie kosztowała od 189 700 złotych, 189 zł 700 190 o, w przybliżeniu. To tani. Tak. No ale to wiesz, to będzie taka wersja. W Tychach. W, tycha. w, w, tycha. w fabryce tak. w Tychach będzie produkowane. To są No oczywiście będziesz mógł skorzystać z dofinansowania w programie Mój Elektryk, rządowym programie dofinansowań. Natomiast, co jest bardzo ważne w przypadku tego samochodu, on jest całkiem ładny. Uwaga, uwaga, on jest naprawdę dosyć atrakcyjny wizualnie, a na pewno już z przodu i wewnątrz również, ale to wewnątrz dzieje się najwięcej. On też może ci trochę przypominać wnętrze nowego Fiata 500 i w sumie nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast to co najważniejsze dzieje się wewnątrz i chodzi o to, że masz tyle schowków, żebyś mógł i to jest przede wszystkim kierowane do kobiet, żebyś mógł schować tam wszystko. Czego tylko potrzebujesz, co wziąłeś ze sobą, czy wzięłaś ze sobą w swojej podręcznej torbie. A nawet samą tę torbę możesz włożyć. Jest takie zdjęcie prasowe gdzieś pomiędzy innymi zdjęciami prasowymi, gdzie torebka taka damska jest włożona do tego schowka w środkowej konsoli. Okej? Okay. Także jest to model lifestyleowy, oczywiście, który poza tym, że możesz ładować z całkiem dużą mocą, na szybkich ładowarkach, to jeszcze wjedziesz nim na nieutwardzone drogi, na lekki teren, więc nie wiem, dojedziesz na przykład na stok narciarski, taki A. ośnieżony, na parking pod stokiem A. narciarskim, albo na swoją działkę, czy, czy przy do domku nad jeziorem i tak dalej. I, i tak dalej. Ile to przejedzie? 156 koni mechanicznych i 260 newtonometrów. Jest wyposażony ten samochód w 400-woltowy układ elektryczny, oczywiście Zasień. najnowszej generacji no, i zasięg powiem Ci, że wynosi, już Ci mówię. No, a 54 kWh pojemność, bateria. I jakby nie widzę tej informacji o zasięgu. Ja niczym. też nie widzę, bo ona chyba jeszcze nie jest oficjalna z tego, co pamiętam. Bo to jest auto jeszcze, które nie wyszło na rynek, a więc to wszystko jest do doprecyzowania. Natomiast według danych producenta wystarczą 24 minuty, aby naładować akumulator od poziomu 20. Do 80%. No tak, ale co to znaczy? Co, 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 co to zmienia? No, niech się no. on tam ładuje z, z 20 do 150, ale... Możesz ale... ładować z mocą 100 kW. W każdym razie lifestyle'owy pierwszy elektryczny Jeep. Fajnie wygląda całkiem. Fajnie wygląda i to, to, to chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to jest nawet, nawet atrakcyjny no tak, samochód. Tak life lifestyle'owo wygląda. Bardzo ładnie nawet. Wygląda jak taki mały hammer trochę. No. no. Czemu nie? I, I wnętrze jest dosyć atrakcyjne, wizualnie również. No i ma bezprzewodowe Apple CarPlay, Android Auto i w ogóle takie tak. tam. Tak. No, fajnie. Dobra, to teraz możemy przejść do testów. Testy MST. A w tym tygodniu, w no. testach MST, uh -huh. e, miałem przyjemność zrobić ponad 1000 km w Porsche 718 Spider, czyli nic innego jak e, najbardziej sportowa, torowa wersja 718 w bezdachu. Jest to samochód zrobiony przez dywizję GT Porsche, uh -huh. bo nie wiem, czy wiesz, ale jakby Porsche dzielą się tak naprawdę, no. szczególnie te sportowe na no dwa rodzaje. No. Są to Porsche zrobione przez dział Porsche uh -huh. i takie zrobione przez dział GT i te zrobione przez dział GT są zwykle bardziej surowe uh -huh. i trafiające bardziej do entuzjastów, choć też nie zawsze, no bo na przykład zwykła 911 też jest fajna. Dziękuję. Mikołaj Stachowiak, możemy zakończyć? Też jest fajna, tak, to prawda. Fajnie, fajnie. No fajnie. generalnie to... No, już... Ogólnie Porsche spoko. Generalnie spoko, no. <słuch> Dawaj o tym 718 Spider, to był samochód, który mnie interesował w gamie Porsche chyba najbardziej. Jest to bardzo, bardzo, bardzo surowy samochód, ale może przejdę najpierw przez dane techniczne. No. 420 koni mechanicznych, 4,4 do setki, przyspiesza z PDK. Pojedzie 301 km na godzinę, jego szerokość to 1994 mm. Jego długość to 4430 mm. Także nie jest to specjalnie długi samochód. Ale szeroki. A... Także uważajcie na miejscach parkingowych. Maksymalna moc tych 420 koni jest dostępna przy 7600 obrotów. Czyli wysoko. Wysoko. Sam silnik kręci się do ponad 9000. Hmm. No, lepiej go tankować 98. To, to tak. Żebyś potem miał, nie miał nieprzyjemnych niespodzianek, jak pojedziesz na hamownię, a tu się okaże, że. Średnie zużycie paliwa to 11 litrów, ale mi się udało zejść niżej. A tutaj jest Porsche podaje, że w cyklu wysokim 9,3 litra, i to, to, to tak się da. I co? No, okay. no nie, no przede wszystkim opowiadają o wrażeniach, bo to wiesz. Dane techniczne są każdemu znane. Jak się jeździ tym samochodem? Co czułeś, mój drogi? Wolność. Oh. Family. E <laughs> nie, wiesz co, bo wydaje mi się, że mam całkiem ciekawe porównanie, no bo zrobiłem tak naprawdę dwie trasy w samochodach, które do tego trochę nie służą. E to znaczy, bo pojechałem w tym roku nad morze bokserem GTS. Boksterem. Boksterem GTS. No. A oraz pojechałem w góry boksterem Spider tak, można tak powiedzieć, no? No. Okej. Okay. No i który był z nich lepszy w tej trasie? Bez wątpienia Boxer GTS. Okej. Okay. Bo dlaczego, dlaczego je w ogóle porównuję? Bo to są samochody, które na papierze wyglądają bardzo podobnie. No bo Boxer GTS ma koni 400 tak. i ma bardzo podobne przyspieszenie do setki. a Spider. Ma, czy Spider ma 420? I ogólnie wydawałoby się, że te samochody będą do siebie bardzo zbliżone, tylko ten GTS będzie taki delikatnie bardziej dla ludzi do używania na co dzień. A tak naprawdę bardzo szybko po wejściu do Spidera, orientujesz się, że te samochody nie mają wiele ze sobą wspólnego, oprócz dzielenia platformy, bo Spider jest po prostu taką surową wersją. 718 z silnikiem, który też jest inaczej ustawiony. I w dodatku niż bardziej w problematycznie rozkładanym i składanym dachem. Tak, aczkolwiek to wiesz, to akurat to nie jest jakiś specjalnie duży problem. Auto dla entuzjastów, więc w to, sumie nic nie robi tak, problemu. No. Oprócz tego, że wyglądasz dosyć yy, ekstrawagancko. Ekstrawagancko i jakbyś się chciał popisywać, szczególnie jak. Oj, tam. wiesz Stawałem przy. No, przy jakichś takich sklepach osiedlowych, na, na wsiach po drodze no. i chciałem zamknąć dach, bo przedtem go sobie otworzyłem, no bo jechałem przez góry, no to po co mi ten zdejmowany dach, jak, jak nie teraz? Żółte no. liście dookoła, ja bez dachu, nawet, nawet bez włączonego sportowego wydechu, żeby innym nie przeszkadzać, po prostu się cieszyłem tym, że mhm. mam kabry mam w tym momencie. No i później ten moment, kiedy zakładasz ten dach i musisz tą wielką tylnią pokrywę właściwie podnieść, ona jest wielka i niebieska, w związku z czym wszyscy się patrzą. Oprócz tego, no przyjechałeś Porsche gdzieś, także i tak się wszyscy na ciebie zwrócili uwagę. Na wsi, na wsi znają tak. te klimaty, no, no. Także czujesz się dosyć y, oglądany, ale... W centrum uwagi jesteś w tym samym. Tak, znaczy ja trochę do tego przywykłem, że jak jeździmy tymi różnymi samochodami prasowymi, to one często nawet jak nie są jakieś ultrasportowe, to potrafią być w takich kolorach, że i Ta. tak wszyscy się patrzą. Tak, tak. Dlatego, dlatego mi to już tak, tak nie przeszkadza bardzo Nie jest ale... to nowość, rozumiem ale... Tak, ale y, koleżanka, z którą tam wtedy pojechałem y... Miała z tym problem Miała z tym problem, tak Dlaczego? Wiesz, no nagle składamy dach wspólnie i mamy tłum dziesięciu gapów cię. dookoła siebie No tak, no Okay. No. Ale, ale... Oprócz wie... tego sam samochód no. na trasę nie jest, nie jest idealny, pozaryzykowałbym i. Domyślam się e, jest głośno, po prostu. Domyślam dosyć. się. Nie bardzo, ale, ale głośno. Uh -huh. e, co ciekawe, przy 140 km na godzinę jest ciszej niż przy 120, bo jakoś tak jest ustawione ten siódmy bieg i wydech. Że jak masz wyłączony sportowy wydech, to przy 140 jest ciszej w środku <noise> niż przy 120. Uh -huh. Także jak najszybciej starałem się włączyć ten tempometr, żeby, żeby był na 140, ale no, samochód też się wybitnie zupełnie prowadzi na tych górskich drogach, mhm. na które sobie podjechałem. Okay. Um, prowadzi się lepiej od tego GTS-a, przy czym GTS prowadzi się rewelacyjnie. Od Boxtera. Mhm. Tak. To prawda. Czujesz, że jeździsz samochodem z dywizji GT, jak rozgrzały się opony... Ten samochód miał jakąś dziką przyczepność. I co ciekawe, ta przyczepność rzeczywiście zależała trochę od tego, jak szybko pokonujesz zakręty, bo im miałeś większą prędkość, tym bardziej działała ta aerodynamika. I rzeczywiście było tak, że, mm, że czułeś, że cię tak przylepia do drogi. Jak przekraczałeś pewne mhm. tam, tam pewne wartości, pewne wartości pewne. Na, okay. na prędkościomierzu. No i oprócz tego. Niewiele rzeczy przebija jazdę po górach i trzymanie samochodu przy 7 tysiącach obrotów, posiadając jeszcze spokojne dwa tysiące, zanim zmienisz bieg na łopatce. No to jest, to jest jedno z tych rzeczy, jedna, jedno z tych wspomnień, dla których w ogóle zaczęliśmy robić to, co robimy, żeby właśnie mieć takie wspomnienia i, i mieć takie możliwości, żeby się pocieszyć po prostu samochodem. Tak jest. Bez innymi sytuacjami. No, to prawda. Także auto się rewelacyjnie prowadzi. Na trasie też jest bardzo pewne. Wymaga pewnego przyzwyczajenia, i no, nie porozmawiacie specjalnie dużo z pasażerem, bo będzie to po prostu niewygodne. Czyli idealne na pierwszą randkę, jak I, się wstydzicie. I, i, idealne na pierwszy wyjazd, jak zaczynacie znajomość. Okay. A, nie polecam. O. No to idealne, czy nie polecasz? Nie, no, no było, było, było wiesz, bardzo Bardzo fajne. Um, audio nie jest najlepsze, wyobraź sobie. W boxerze tym, tym gts boksterze. Lepsze. 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 Ale tam było tam było nie, to nie nie, było sygnał tutaj, tutaj Nie, tutaj, tutaj, był tutaj, tutaj było audio. Okay. No było audio, bo po to, jest, to, jest, to jest wyścigówka, tak, no. Rozumiem. Ale jak z zawieszeniem, jeszcze dodatkowo. Jest dosyć twarde. Twardsze niż w boxerze. Oj, tak. Dobrze. Dobrze. No, tak, na Bo nawet jak miałeś włączone Te utwardzone zawieszenie, to. No także zawieszenie jest twarde, ale ono jest, to jest dobrze ustawione, twarde zawieszenie. To znaczy y, czujesz wszystko to, co się dzieje na drodze, ale to nie jest tak, że masz wrażenie, że zaraz wypadną ci wszystkie plomby. No. Okej. Okay. No tam też niski profil tej opony. Nie? Tak duże felgi. Tak. No, duże wszystko, hamulce. To też wszystko działa na niekorzyść tego, żeby ci było komfortowo, no, ale wiadomo, to nie jest auto przeznaczone. Jego głównym nie, nie aspektem strony. nie jest to, żeby był komfortowy, tylko żeby się fajnie czuł w zakrętach. Oczywiście, prostu. ale nie inaczej. Po prostu jest tak, że jednak tymi samochodami się chce podróżować, bo to są te auta, które wyzwalają najwięcej emocji, a więc chcesz w nich siedzieć jak najdłużej, a więc one są trochę używane często jako właśnie samochody typu GT. Stąd wersja też, 911 GT3 Touring właśnie. Ma też bardzo dużą pojemność bagażnika. No. Bo jak otworzysz tą tylną klapę, to tam masz 160 litrów. No, a przód jest całkiem pokaźny. A, a przód jest bardzo podobny jak 911. Uh -huh, to prawda. Także nie wiem, wydaje mi się, że dwie osoby. Trzy... się na ten weekendzik. Tak, spokojnie. Spokojnie. Wydaje mi się, że tak w dwie osoby, jeśli byś odpowiednio się pakował nie w ciężkie walizki, tylko w torby... To tak, nie wiem, na dwutygodniowy wyjazd. Przepraszam za taki mizoginistyczny komentarz, ale z kobietą to czasem ciężko się po prostu spakować tak kompaktowo. No, to prawda. A nawet często ciężko. Ale nie tylko z kobietami. To mam, prawda. Mam, ale mam też kolegów, akurat którzy ze mną zawsze muszą okay. pakować wiele rzeczy. Ja, ja też. Ja lubię niezależnie mieć zawsze od jak tego... najmniej przy sobie. Jakoś tak mam. Zresztą no, wiesz, no ale w pewnym momencie, jak gdzie siedzisz, to po prostu liczba t-shirtów i, i bielizny jest. Za, za duża, uzasadniona, tak. No, w sensie, no jeżeli jedziesz na długo, no to rzeczywiście Ale jak jedziesz sobie na weekend, no to Bez przesady Nie no, wystarczy jedna para no. <noise> Tak, wszystkiego Odwracasz <noise> na drugą stronę i tak Stary, no gdybyś tak nie robił w domu No, no i szybki prysznic W postaci antyperspirantu Tak jest, o. jakieś chusteczki Tam papier toaletowy nawilżany I jedziesz No <noise> No to są wszystko doświadczenia tak. z naszego życia, no przyznajmy się do tego. No każdy kiedyś miał taki moment, nie? Kiedyś, tak. Tak, Jasne. wczoraj. Mm, no. No. Także tak, moi drodzy. Nie, on się kręci do 8000 tysięcy obrotów, to, 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 to tak? No. Jest, zaczyna się czerwone. Osiem, to... 8, 200. 8, 8, 800 8200? 8200. tak, 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 dokładnie. Ale pokazuje ci 9000 tysięcy no. do 9 Samochód potrafi też bardzo szybko pojechać. Coś ty? No. O kurczę. Bo miałem taki fragment na niemieckiej autostradzie. No, jasne. I okazało się, że, że po, potrafi pojechać bardzo szybko mm. i że się dobrze trzyma wtedy. Nieźle. No, no. Fajnie, fajnie. Ja też mhm. ostatnio jeździłem po niemieckiej autostradzie, tylko w odróżnieniu od was wszystkich, ja naprawdę jechałem po niemieckiej autostradzie. A co, ty sugerujesz, że ja Ależ skąd? No właśnie. Tylko ja po takiej naprawdę niemieckiej. No i takiej co już wiesz, w głąb niemiecki. Ale wiesz, co, te, te, już... te, te prawdziwe niemieckie pojazdy, które już trzeba za. często toaletę wcale płacić. nie są takiej dobrej jakości. No, no to prawda, akurat. No, To jest zaskakujące dosyć. Aha. Bo wydawałoby się, że jeżeli droga jest przystosowana do tych dużych prędkości. To nie, będziesz, nie będzie zbudowana z betonowych płyt, a okazuje się, że, że, właśnie, że właśnie tak Bywa. Jest. Owszem. Widzisz? Dlatego no. mówię, że ja wjechałem na taką prawdziwą, a ty widać, ewidentnie byłeś jeszcze na takiej, co tam. Nie no, właśnie dzielę się z twoimi wrażeniami z tej prawdziwej. No, no. W każdym razie boksera Spider według cennika możecie kupić od 483 tysięcy złotych. Przy czym, jak wejdziecie na jeden z portali, zaczynających się na o. T. Na O, a kończących się na Moto, to, um, to znajdziecie. To znajdziecie jest tak za 600-700 tysięcy. A nowy ile? Od? Według konfiguratora 718 Spider zaczyna się od 483 tysięcy złotych. Wow. Przy czym wiesz, co wydaje mi się, że to jest trochę tak, że on możesz sobie go konfigurować na tej stronie internetowej i po prostu nie dostaniesz alokacji na niego. No nie wiem, może. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych samochodów, których jakby musicie lubić dealer Porsche, żebyś Możliwe. był wzięty pod uwagę. Nie, to mnie dealerzy Porsche nie lubią. W sensie nie, to że, w sensie nie mam z nimi relacji. <grym> Mamy BI. <grym> ale mam takiego jednego dealera, co to nie stoi pod klatką, ale dealuję takimi samochodami z Gwiazdą na Masce. I myślę, że tam bym dostał na taki samochód alokację. Gdybym oczywiście chciał i było mnie na niego stać. No i gdyby robili 718 Spider. Y tak, no, no właśnie. Bo, bo, bo z tego co słyszałem, to Mercedes jeszcze, jeszcze postanowił nie robić Porsche. Nie, jeszcze no, nie, tak, aczkolwiek jeszcze jakiś tam epizod okay, mieli. Dobrze, z tak. tak. W pamiętnym W124. To wtedy Porsche zrobiło silnik do niego, nie? Tak. 500e tak zwane. E, no ja jeździłem wersją z automatem, no. ale e, z tego co patrzyłem, sporo akurat w tej wersji Samochodów występuje z manualną skrzynią biegów. I jestem w sumie ciekaw, jakby się takim samochodem jeździło, bo wtedy tak na te wszystkie jakby gear ratio, tak, czyli, czyli ustawienia biegów muszą być zupełnie inne, no bo biegów tutaj jest wtedy 6, a nie 7. Mhm. Jestem, jestem ciekaw, bo Dlatego to może, ta wersja... wbrew pozorom, to by mogło całkowicie zmienić charakter tego samochodu. I a propos tej alokacji, o której przed chwilą mówiłeś, a propos tych slotów tak zwanych, które się dostaje no. na te samochody, jest to całkiem prawdopodobne, że go tak po prostu nie kupisz. A, co oczywiście zwiększa jego cenę rezydualną. Dwa, skrzynia manualna w tym wypadku też będzie ją zwiększała. Także to Mi się będą też tak samochody wydaje. bardziej wyjątkowe, zdecydowanie powinny wręcz się sprzedawać, a raczej powinieneś go kupić właśnie z manualną skrzynią biegów, bo będzie po prostu rzadszy bardziej cierto. Ale mniej więcej warte, szczególnie w momencie, w którym za... załóżmy, za rok wyjdzie ten elektryczny 718 Tak. tam następca. Tak. No i za jakieś dobre 10 lat wszyscy będą z miłością patrzeć na 718 spider z manualną skrzynią biegów. Nie inaczej. Tak właśnie będzie. Tak jak teraz patrzymy na wszystkie wolno Stare samochody z manualem jako coś niesamowitego. Jest, sir. Dobrze, no to o tym GLB to może za tydzień w takim razie. Bo tak, już dzisiaj bo już długi odcinek, długi nam się odcinek. Zrobił. Poza tym kończy nam się czas na dzisiaj. Akurat zostało Ci 5 minut do Twojego wejścia w Radio Campus. Jeżeli chcecie nas posłuchać również w radiu. W takiej dużo krótszej wersji, no to pamiętajcie. W, każde w każdy czwartek czwarte, o 15.40 w Radio Campus na 97.1 FM w Warszawie. Tak, a tutaj Wam jeszcze nie przypomniałem, że istniejemy też w wersji wideo jako podcast motoryzacyjny skrót no, tygodnia. Dwa razy dzisiaj tylko. Mówiliśmy o tym? Tak. Być ale mi... jesteśmy na YouTubie, o to, o to chciałeś tak, powiedzieć. Tak, no że w wersji no. wideo. W tym momencie Wam macham, jeżeli nas oglądacie. Pamiętajcie, że możecie tutaj nas subskrybować i oglądać, zobaczyć wszystkie te zdjęcia tych samochodów, o których tutaj mówimy, rozmawiamy. Więc no. do tego was zachęcamy. A... Subskrybujcie i piszcie też komentarze, czy tam oceniajcie nas na Spotify'u. I wysyłajcie swoje y, potencjalne tematy, o których moglibyśmy porozmawiać, bo tak. to jest zawsze fajne. No, Ma tak. Mało się tego Oprócz dzieje. Oprócz tego możecie nas z nami mieć kontakt na Instagramie. My jesteśmy jako razem jako MS Tygodnia. To prawda. Mikołaj, okiem kierowcy. Ja. Patryk, kameralnie. Kameralnie, dziękuję. I jeszcze Facebook MS Tygodnia, motoryzacyjny mamy, skrót tygodnia. Mamy też LinkedIn motoryzacyjny tak, skrót tygodniowy. Tak, taki, TikTok też istnieje. Mamy też tygodnia. TikTok, tak. No, Coś no. jeszcze mamy? Nie wiem, no wszystko generalnie. Może założę nam Tindera. O, no. <noise> o to by było fantastyczne. I tylko szkoda, że po drugiej stronie nie mogą być samochody, które stwierdzą, <noise> o, chcemy z wami jeździć. <noise> Wydaje mi się, że sobie akurat z tym całkiem nieźle radzimy. No, tak. Może nam tego akurat nie potrzeba. E, także do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy wam Żegnamy bardzo. Żegnamy się. Trzymajcie się, cześć. Baba.